na ulicy Smyczkowej przy szkole mieszka bardzo dużo, kilku moich kolegów, bardzo dużo i koleżanek ze szkoły podstawowej z klasy. Paweł Grzegorz, Sylwester, Konrad II, Agnieszka, Anna, Rafał. Szczerze powiedziawszy, to już nie pamiętam, gdzie tu mieszka. Moja przyszłość za 20-30 lat. Jak bardzo pięknie. Dzieciaki z drobnymi wchodziły do tego warzywniaka po andruty na przykład. Po napój, po gumę do wycia. I na tej górce bardzo długi czas po lekcjach można się było ślizgać zimą. Bardzo ładne porobione kwiaty na pojemniki te, na odpady. To była moja droga z szkoły podstawowej do domu. Przedszkole. Z oddziałem integracyjnym. Dużo zieleni. Dużo więcej samochodów. To nie były kiedyś miejsca parkingowe. Tutaj przy ulicy. Ale taka potrzeba. Tam były jakieś warsztaty, pewnie nadal są. Urokliwe były te osiedla plenerowskie. No nie to są oczywiście domki angielskie, które mają swój własny ogródek, gdzie mieszka się swobodnie, można coś uprawiać. Ale na kryzys mieszkaniowy